wami wszystkim. Moi drodzy, to co jest piękne, to ludzie, którzy spotykają się razem, dokonuje się w naszym życiu. A wiele jest tego dobra, choć nie zawsze potrafimy może je ujrzeć, bo nieraz nasze problemy, nasze zmartwienia, które pojawiają się w naszym życiu, potrafią to wszystko zakryć. To jednak patrząc na siebie dzisiaj, tutaj, chcemy zobaczyć, że jesteśmy razem, że chcemy się modlić, że chcemy również i prosić Pana Boga o to, żeby nam pobłogosławił w naszym życiu. O to, by każdy z nas miał siły do tego, by kształtować swoje serce, swoje sumienie, by być dobrym. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się. Dlatego to mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zaostrzyliście się o nią. Przeczytałem pewną historię. Otóż pewien człowiek wpadł do głębokiego dołu i nie był w stanie wyjść o własnych siłach. I wtedy przychodził pewien człowiek, pewien chiński filozof. Przystanął i powiedział: pewnie sobie na to zasłużyłeś, więc teraz tutaj siedź. I poszedł dalej. Jakiś czas później pojawił się Mahomet, prorok islamu. Przystanął również i powiedział: spróbuj pogodzić się ze własnym losem, będzie ci wtedy lżej. Jakiś czas później przechodził człowiek wracający z pracy. Również przystanął. Pochylił się nad tym dołem i powiedział do tego człowieka: spróbuj dosięgnąć mojej dłoni. A ten człowiek podskakiwał, krzyczał, lecz dłoni tego człowieka nie dosięgnął. Więc ten człowiek poszedł dalej. I w pewnym momencie pojawił się Pan Jezus. Również się zatrzymał, ale nie powiedział nic. Szedł do głębokiego dołu, schylił się i podźwignął tego człowieka w taki sposób, że pozwolił mu się uwolnić. Moi drodzy, po co przytaczam tę historię? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż po to, żeby sobie uświadomić, jak wielkie rzeczy czyni Pan Jezus dla człowieka. Aby być świadomym, że my, jako ludzie wierzący, powinniśmy świadczyć o tej wielkiej miłości Boga do człowieka. A w sposób szczególny teraz, będąc tu nad morzem, na wakacjach. I w tym momencie chciałbym się zatrzymać nad fragmentem Ewangelii. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on im odrzekł: idźcie sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów, które mówią nam o tym, że apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. I to jest ta sytuacja, w której się teraz my znajdujemy. Przywołał nas Jezus. I warto się teraz zastanowić, gdzie ja jestem. Ciałem? Tutaj, w tym miejscu. A duchowo? Czy może przy wczorajszym wyjściu na plażę? A może przy wczorajszym grillu? A może przy dzisiejszych grach i zabawach? Jezus nas przywołał, abyśmy do Niego przylgnęli i wsłuchiwali się w to, co mam do powiedzenia. A ma do powiedzenia bardzo dużo. Mówi: idźcie i odpocznijcie nieco. I swoim życiem głoście o mojej miłości do człowieka. Odpocznijcie nieco, mówi do nas Pan Jezus. Bo wie, że po trudzie pracy, wysiłku, jest czas na odpoczynek.
bo człowiek nie może pracować ponad siły. Drodzy bracia i siostry, ale ktoś powie, że od głoszenia o Chrystusie, że oddawania świadectwa o Chrystusie są biskupi, kapłani i diakoni. Tak, to prawda. Ale czy można zbudować drużynę piłkarską jedynie z trenera i sędziego? Albo czy można prowadzić wojnę jedynie z udziałem kapitana czy generała, ale bez żołnierzy? Człowiek wierzący, świecki, odgrywa ogromną rolę w misji głoszenia Słowa Bożego. Każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, uczniem, lekarzem, kierowcą, czy też studentem, może i powinien świadczyć o Chrystusie. Ktoś powie, ale co mam takiego robić na wakacjach, aby świadczyć o Chrystusie? Albo co to w ogóle znaczy świadczyć o Chrystusie? Kiedy wstajesz rano, a kładziesz się w nocy do snu, przeżegnaj się. To znaczy świadczyć o Chrystusie. Kiedy wstajesz rano, a kładziesz się w nocy, pomódl się. To znaczy świadczyć o Chrystusie. Gdy ktoś w swojej porywczości powie o dwa słowa za dużo, warto wyciągnąć rękę i powiedzieć przepraszam. I to znaczy świadczyć o Chrystusie. Gdy ktoś mówi źle o drugim człowieku, to warto powiedzieć, że tak nie można. To znaczy świadczyć o Chrystusie. Gdy widzisz, że ktoś jest zatroskany albo smutny, podejdź, zapytaj, czy w czymś mu nie pomóc. I to znaczy świadczyć o Chrystusie. Moi drodzy, nie jest sztuką dużo mówić o Chrystusie, ale sztuką jest tak żyć, aby każdy, kto zobaczy nasze postępowanie, widział w nas Chrystusa i w Chrystusa uwierzył. W Chrystusa, który zgina się i podźwiga człowieka z dołu jego słabości, trudu i zmęczenia. Drodzy bracia i siostry, warto każdego dnia świadczyć o Chrystusie. Warto każdego dnia przyznawać się do Chrystusa. Bo jeżeli ktoś przyzna się do mnie przed ludźmi, to i ja przyznam się do nich przed moim Ojcem. A jeżeli ktoś się zaprze mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed moim Ojcem, mówi Pan Jezus. A więc, czy nie warto głosić swoim życiem Chrystusa? Wyznajmy naszą wiarę. Aż na wieki, oto moje serce przecież wiesz, żyć miłością moje mógł. Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest.
rzęsy i kości czyste, zapatrzony w szare klucze żurawie, zasłuchany w konie kwiaty prawe. La 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 la. Życia.